Był to czas pełen wrażeń, zabawy oraz nowych doświadczeń. Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zadbała o to, aby najmłodszym czas wakacji upłynął jak najlepiej. W tym sezonie urlopowym dla rodziców my jednak tutaj na okrągło byliśmy aktywni. Albo warsztatowo, albo wycieczki. Takim zwieńczeniem artystycznym był spektakl teatralny, który powstał w ramach półkolonii. Codziennie dzieci mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach oraz wycieczkach. Były bardzo atrakcyjne. Byliśmy w świetnym parku w Ustroniu. To taki park leśny, pełen niespodzianek. Tam dzieci miały możliwość pooglądania lotów ptaków drapieżnych i sów, co było świetne, uważam. No, oprócz tego byliśmy w Muzeum Ognia, w Żorach, na wrotkach, na trampolinach dzieci były. Najmłodsi ten czas zapamiętają na długo. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Rajd rowerowy. Jechaliśmy spod gminy Kolonowskie do nadleśnictwa do Zawadzkiego i później jechaliśmy do chaty zabytkowej. Najlepsze jest to, że przynajmniej poznaję nowych kolegów, fajnych. Jeżdżę, dowiaduję się nowych rzeczy, wycieczki uczą wiedzy. Mi zajęcia teatralne. Przygotowaliśmy przez 2 tygodnie przedstawienie, które potem przedstawialiśmy na scenie przed rodzicami. Mi najbardziej się podobało szycie worków, ponieważ rozwija to umiejętności, które mogą się przydać na przyszłość. Z początkiem roku szkolnego Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zaprasza do udziału w zajęciach artystycznych oraz muzycznych. Pojawią się również nowości. Spróbujemy zachęcić jeszcze dodatkowo do udziału w sekcji teatralnej i chciałbym zaproponować również coś takiego jak zespół instrumentalno-wokalny, gdzie dzieciaki mogłyby zbierać się w duety, w tria. Zakończenie tegorocznych wakacji kulturalnych odbyło się w resorcie pod lasem. Dzieci mogły pobawić się z animatorem, zrobić zdjęcie w fotobudce czy pomalować twarze.